Cześć wszystkim, to jest mój następny odcinek z Pet Shopów i dzisiaj będę oceniać moje Pet Shopy. A więc weźmy sobie pierwszy, rosuję z zamkniętymi oczami. A pierwsza to jest Danusia. Tu ma psy, dostanę od koleżanki Leny. Pozdrawiam Cię, jeśli to oglądasz. Ma tak, że kiedy jej się tak poruszy głową, to jej się ruszają tak uszka. I oceniam taki 7 na 10, ponieważ jest leciutką jakby podróbką, ale też jest fajna i oryginalna. I trochę tu ma zatarty nos, to jest jeden właśnie minusik. I ją odkładamy gdzieś tam w tle. Następny pet shop. O, trafiła mi się podróba. Czyli nie rusza głową. I to jest Suzy. Jest podróba, bo nie ma znaczka, ani nie rusza głową. I ją oceniamy takie... Gdyby była oryginałem, to bym ją oceniła takie 8 na 10, ale jest podróbą, a my oceniamy takie 6 na 10. Albo 6,5 na 10. Teraz zamknę w tych oczach. Oj, spadła mi książeczka. O, i... Trafi mi się następna podróba, czy to jest Lola, też podróba właśnie. I ona była taka też chyba 6,5 na 10. Rosuję zamknięte oczy. O, oryginał. Tu ma znaczek lipsy. I to jest Holly, H-O-L-Y, czyli Holly. I ja oceniam takie 9,5 na 10, ponieważ często się właśnie przewraca. Szczególnie na miękkiej powierzchni, a wszystkie moje potrzeby się nie przewracają na miękkiej powierzchni, tylko ona. No więc... Teraz mój najnowszy pet shop, bo dzisiaj go dostałam znów od koleżanki Leny. I on jest w połowie też oryginałem i w połowie podróbą, tak jak ten tutaj. I nazywa się Róża. Jest z Anglii, ale urodziła się w Polsce, ale potem po tam paru dniach musiała od razu jechać do Anglii. A więc powiedzmy, że się jakby urodziła w Polsce, ale pochodzi z Anglii. Jest podobno oryginałem, bo pisze psy. Jej tak się zamykają oczka, kiedy się jej tak jakoś rozszerzy. O. I o. Ja oceniam takie 8,5 na 10. Nie jest najgorsza, ale nie jest też najlepsza. Następny pet shop. O! To jest Ola. Też podobno oryginał. To jest Ola. I ją oceniam takie 9. Nie. Tą może ocenię 8,5 na 10, a tą 9,5 na 10. No bo ona mi się bardzo nawet podoba, ale nie jest najlepszą. Ale jest na takim właśnie drugim miejscu. Teraz nie będzie za bardzo widać pozostałych peszaków. Teraz nie wzięłam dodatek. O! Wybrałam mojego też podróbo oryginała, tak jak ten i ten. To jest... Tu ma znaczek. I to jest... To jest Zoe, Z-O-E, i dowiedziałam się, że ma nazwisko Trent, bo mam na takiej liście. No i ją daję 8,5 na 10, bo ona nie jest aż tak zła. Kiedy się czeszy jej szczotką taką, to jej się podniesie tak uszy i zamyka oczy. Tylko nie mogę tego wam teraz pokazać, może pod koniec odcinka to tu będzie. I teraz nowy jakiś, o, trafił mi się maluch.
To jest oryginał. Patrzcie, tu ma znaczek. Czekajcie. Trochę zła jakość. Ojojojojoj. Tu ma. I to jest Miki. Ja go tak nazwałam. Wszystkich tak nazwałam. Tak naprawdę to się inaczej nazywają. I to jest Miki. I on mi się aż tak nie podoba. Czyli daj go na takie 7,5 na 10. I go dam tu sobie. Ja już mam chyba najulubieńszego jak na razie. O! Kolejna podróbka. To jest Lili. Tak wygląda. 360. I... ją daję na takie 6,5 na 10, ponieważ ona mi się aż tak nie podoba. Zawsze w zabawach udaje ją ta koleżanka Lena, co mi daje te dwa, co mi dała. I właśnie daję go na tyle, co powiedziałam. I dam ją tu na przykład, tak za nią. I teraz kolejna podróba. Nie wiem czemu, ale jej narysowałam brwi i tak wygląda 360. I to jest Luna. Nie wiem czemu jej dałam Luna, bo ja zawsze biorę parę karteczek, rysuję na nich imiona, losuję i mają takie imiona. Ja akurat dałam od razu samodzielnie i też samodzielnie od razu. I daję ją takie właśnie 5,5 na 10, ponieważ nie podobają mi się te jej brwi, a zrobiłam to niezmazywalnym mazakiem. Próbowałam wszystkich sposobów, żeby zmazać niezmazywalny mazak, no i się nie udało, jak widać. Jeszcze jej leci tylko nos, ale przynajmniej umiem odróżnić od mojej jednej takiej koleżanki. Pozdrawiam cię, pewnie wiesz, o kogo chodzi. No i ona często, kiedy ma takie podobne, to zamalowuje im tutaj jedno białe. Oraz... teraz jej nie działa mazak, to po prostu czasami odróżniamy na przykład po noskach niepokolorowanych i tak dalej. I ją postawię sobie tu. Oj, właśnie nie lubię tych paczków, jeśli one się przewracają. Teraz moja dwa dni temu nowa, nie, wczoraj nowa chyba, czy tam dwa dni temu nowa. To jest od mojej znów koleżanki Leny, pozdrawiam cię znów. I to jest Maja. Jakby co, powiem wam, że ona jest nauczycielką. Ona jest nauczycielką. I ona jest nauczycielką. Ona jest od matematyki, od religii i jest dyrektorką. Ona jest od polskiego i jest wychowawczynią. A ona jest od angielskiego. Temu, bo się urodziła. I ją oceniam takie 8,5 na 10, ponieważ podoba mi się, ona ruszy normalnie głową i podobno to jest podróba. Ale taka podróba oryginalna, bo ruszę głową i trochę wygląda jak oryginał. No i daję 8,5 na 10. Tu ją zmieszczę? Nie. Będę musiała już dać tutaj bardziej naprzód. Teraz, o, maluszek mi się trafił. To jest Linek. Jeszcze ma siostrę Lenkę, ale moja następna koleżanka wzięła. I... to jest Linek, on jest oryginałem i tu ma znaczek jak za. I on daje takie 8,5 na 10, ponieważ jest nawet fajny. Teraz to jest Hola, a to jest Holly. Holly, czyli Holly, a to jest Hola. Najgorzej jeśli się mówi ja lubię Holly albo ja lubię Holly. Holly, Holly, ale na nią czasami można mówić ja lubię Holę. Ej, w sumie Holę. Ale zawsze mówiłam ja lubię Holly, a nie ja lubię Holę. Teraz mój zepsuty pet shop to jest Marcelina. Odrywała się głowa ciała. Jest też podróbą, tak jak widać. Mój tata próbowała już skleić, ale się jakoś jakimś cudem odkleiła. Ej. I mu daję takie 5,5 na 10, ponieważ jest kiepska i jest niemiła dla swojej siostry Loli.
i daję ją tutaj. I mój chyba ostatni Pet Shop. Mój najulubieńszy chyba, już od razu mówię, 10 na 10. Cornelia. Ona jest główną, szczególnie bohaterką. Ale później chyba postanowiłam kogoś innego dać, bo ja nie lubię, jak główną bohaterką jest taka trochę niemiła osoba. Ale na razie możliwe, że ona cały czas będzie. I teraz zaraz wam powiem wiek wszystkich. Teraz ja udaję ją jako co? Nie, no, nie Kornelia. I od razu wam powiem. Ja mam 12 lat. Luna tu ma 10. Ona jeszcze nie wiadomo, ale jest nauczycielką, a więc nie trzeba wiedzieć nauczycieli, tylko tych najbliższych. On ma pół roku. Ona ma 4 latka. Marcelina tutaj, przepołowiona na pół, ma 12 lat, tyle co ja. Ona nie wiadomo, bo jest nauczycielką tutaj. Ona. Holly ma 11 lat. Lola ma 7 lat. Suzy ma 8 lat. To jest nauczyciel. Ola ma 13 lat. Tutaj Lily ma. Ona ma 7,5 lat. Ona ma 21 lat. Nie, 25 lat. Ma już dzieci. I to wszyscy. A Miki ma też 4 lata. I teraz jedna podstawowa rodzinka to ona. Ona. Zas. One. I jeszcze on. I jeszcze Lena. Ta, o której mówiłam, co moja koleżanka zabrała. I to jest cała rodzinka. Teraz wszystkich odkładam. I tych. To był koniec odcinka. I jeszcze miałam pokazać, jak Zoe się rusza. Ruszają te włosy. To teraz zobaczycie. Przykleję tworzyć torbę. Zaraz. Ojejka, zgubiło mi się. A, szczotka jest chyba na wierzchu. Zobaczymy w sumie. Sorki za nieporozumienie. Spadło mi po prostu wszystko. A to spróbuję może w innej torbie znaleźć. Nie mogę tego zamknąć, więc to będę miała na wierzchu. A, tutaj ktoś mi dał. Następny klip. I on jest teraz większy. I pokażę wam, jak się czeszą włosy. I to będzie nawet fajne. Tu, patrzcie, jest magnes i w środku niej też jest magnes. Patrzcie. I to chyba już jest koniec. Pa. Możliwe, że jutro będę miała jeszcze nowego. I wtedy nie. Nie będę miała jutro, w poniedziałek. Może dostanę jeszcze może nowego potrzeba. To wam jeszcze przedstawię go. Powiem, ile ma lat. I ocenię. A więc papatki. Pa.